Cześć Wojtku, witaj. Cześć moi drodzy. Taki przedświąteczny lifeik z zaskoczenia. 195 już. Więc dzisiaj na luzaczku zupełnie. Tematy dowolne, głównie zależne od Was. Ja zawsze mogę w razie czego sięgnąć po edycję zdjęć, więc na pewno. W razie czego możemy o tym porozmawiać. Tak na podsumowanie roku, nie wiem, czy widzieliście wczorajszy live Andrzeja Grudnia z Fotoformy, gdzie wspólnie ze swoim gościem dyskutował kwestie takich podsumowań roku 2020 związanych ze sprzętem fotograficznym między innymi, więc tam sporo ciekawych informacji. Było troszeczkę premier zarówno w kwestiach sprzętu fotograficznego, jak i w kwestiach mam na myśli aparaty, mam na myśli obiektywy, również jeśli chodzi o wideo Sony i Canon. Dalej w wyścigu zbrojeń. Nikon próbuje w tym wyścigu również być, chociaż ostatnie informacje od Nikona mówiące o tym, że przenoszą produkcję z Japonii po 70 latach do Tajlandii, zdaje się. No to świadczy o tym, że sporo się na tym rynku jednak dzieje, sporo się zmienia. I no pytanie, jak to będzie dalej wyglądało, jakie będą tego konsekwencje. Sądzę, że dla nas konsumentów zdecydowanie jest to kierunek jak najbardziej dobry, bo tylko i wyłącznie będziemy na tym korzystać, będziemy mogli sobie czerpać z tego korzyści, które z reguły pojawiają się wtedy dla konsumentów, kiedy producenci, dostawcy po prostu ze sobą konkurują. Więc myślę, że to może być ciekawe samo w sobie dla nas wszystkich. Zbyt wiele, jeśli chodzi o plotki, tak zwane, się nie dzieje. Pozwólcie jeszcze sobie w międzyczasie uruchomię tylko podgląd czata, bo nie jestem pewien, nie widzę, czy coś tutaj się na tym czacie dzieje, Cześć, tylko. chcesz? Okej, dobra, widzę już podgląd tego czata, więc wszystko jest okej. Także sądzę, że ten rok 2020, mimo tego, że dosyć złożony dla wielu z nas. Cześć Ania, cześć Ozim, Buczek, witaj, cześć Wojsław. Ten rok 2020 był takim dużym wyzwaniem w ogóle dla wszystkich i nadal jeszcze jest. Myślę, że ta sytuacja pod koniec roku wygląda na to, że dla wielu rodzin się skomplikuje, choćby dla tych, którzy próbują wrócić do Polski. Którzy próbują wrócić do Polski, a stoją gdzieś tam w Wielkiej Brytanii. Mówię o kierowcach ciężarówek. To niefajny czas dla nich i dla ich rodzin, ale mam nadzieję, że przynajmniej części z nich uda się dotrzeć. W tym obszarze fotograficznym ja bym chciał zwrócić uwagę pewnie na kilka takich premier, które miały miejsce. Wczoraj też trochę posłuchałem, tak jak powiedziałem, Andrzeja i Krzyśka i z jednej strony Canon z R5, R6, z drugiej strony Sony z A7S3. Na pewno warto wspomnieć XT4 od Fuji. No, takie aparaty, które rzeczywiście dość sporo wnoszą, dość dużo możliwości technologicznych pokazują. No, a z drugiej strony też należałoby pewnie sobie zadać pytanie, na ile to, co się dzieje w tej chwili w tym obszarze wyścigu zbrojeń, będzie na przykład miało wpływ na chociażby to, że rynek lustrzanek gdzieś tam pewnie
powoli będzie, powoli, podkreślam, odchodził do lamusa. Lustrzanki pewnie za kilka lat staną się produktem, który nadal będzie przez wielu fotografów wykorzystywany i nie ma co do tego wątpliwości, tak jak dzisiaj analogi są wykorzystywane. Natomiast z pewnością dominującą pozycję na tym rynku zajmą zdecydowanie bez lustra i to będzie to coś, co się będzie działo. W obszarze fotografii to, co mnie troszeczkę zaskakuje, ten wyścig zbrojeń idzie w kierunku, można powiedzieć, dwóch rzeczy, tak bym to ujął. Pierwsza rzecz to zdecydowanie poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze matryc. Też dosyć istotne jest to, że te matryce w wielu przypadkach, R5 jest tutaj dobrym przykładem, kanonowska, bardzo wysoka rozdzielczość, a już są zapowiadane jeszcze wyższe rozdzielczości, co gdzieś w którymś momencie staje się może troszeczkę nieracjonalne, a przynajmniej dla statystycznego fotografa, który raczej traktuje aparat jako hobby, zabawę, a nie zawodostwo. I tutaj upychanie tych pikseli na matrycy pewnie raczej sensu wielkiego nie ma. Już pojawiają się jakieś plotki o następcy Canona EOS 5DS, czyli tego aparatu wysokiej rozdzielczości, i mowa jest o matrycy 90-megapikselowej z taką technologią podobną trochę do tego, co Fuji oferuje, czyli z pixel shiftem, czy też Pentax zdaje się, czy Olympus podobne technologie oferuje, co pozwoliłoby uzyskiwać obrazy o rozdzielczościach na poziomie 300-400 megapikseli, więc no trochę kosmiczne rzeczy. Ja przyznam szczerze, że od kiedy fotografuję R5, coraz częściej uciekam się do tego, że wręcz zabieram trochę ostrości ze zdjęć, bo R5 w połączeniu z tą optyką RF staje się bardzo taka waląca po oczach tą ostrością i ilością detali. Tutaj patrzę, że Wojtek pyta, czy aparat Sony Alpha 6100 jest to dobry pomysł na zakup. To jest trochę taka odpowiedź, znaczy pytanie jest takie, że odpowiedź może być tylko jedna. Tak, to dobry aparat na zakup. Natomiast gdyby chcieć to uszczegóławiać, to pojawiłoby się prawdopodobnie wiele pytań, które należałoby zadać, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście A6100 jest właściwym kierunkiem, jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny w Twoim przypadku. W świecie wideo też dosyć ciekawe rzeczy się dzieją. Sony A7S III, no monstrum, jeśli chodzi o filmowanie w wysokich czułościach, rzeczywiście demon ciemności, tak można nazwać ten aparat. No to też wynika poniekąd ze stosowanych rozwiązań. 12-megapikselowa matryca, więc nie jest to taki klasyczny aparat hybrydowy, bo jednak dla fotografa, który chce robić coś więcej niż zdjęcia na social media, no ale i też pewnie do jakichś tam wydruków, te 12 megapikseli będzie w zupełności wystarczające. No jednak jeżeli chcielibyśmy z kolei uzyskać coś więcej, trochę więcej szczegółów, detali, większy format, to te 24 megapikseli, myślę, że dzisiaj to należałoby traktować jako pewnego rodzaju bazę w tej fotografii, czy też w tej pracy hybrydowej, czyli wtedy, kiedy łączymy wideo i kiedy do tego wideo, czy też łączymy fotografię i dołączamy do tego wideo. Natomiast tak czy inaczej A7S III, fantastyczny aparat,
Myślę, że ja bym go bardziej jednak porównywał do R6 niż do R5, bo R6 również na tych wyższych czułościach pracuje znacznie lepiej fotograficznie, natomiast no jest troszeczkę ograniczona, jeśli chodzi o funkcję wideo, więc gdybyśmy złożyli tą część wideo z R5 fotograficzną z R6 łącznie z matrycą, to pewnie taka lepsza hybryda by nam wyszła troszeczkę. Natomiast RS, tak jak powiedziałem, demon ciemności, bardzo fajny aparat i myślę, że już znalazł wielu odbiorców, a znajdzie jeszcze więcej. Ja ostatnio z Rafałem Nebelskim fotografowaliśmy R5, R6 i obaj mamy te same wnioski, że Canon również tutaj pokazał R-kę na początek, a w R5 i w R6 zrobił to, co należało zrobić. Mam nadzieję, że kolejna aktualizacja do R5 również pewne problemy, i nie mówię tu o przegrzewaniu, a bardziej o kodekach, rozwiąże, jeśli chodzi o R5, natomiast ja tego aparatu używam na co dzień i tak jak na początku, jak to z reguły jest chyba w przypadku Canona, chociaż z ciekawości poczytałem sobie opinie po premierach Nikona czy Sony i widzę, że tam też jest podobnie, to znaczy, że zawsze jest ktoś, kto jest niezadowolony i wylewa te swoje żale na różnego rodzaju forach. Prawda jest taka, że dzisiaj którykolwiek aparat nie wychodzi na rynek, jest fantastycznym narzędziem do pracy fotografa czy filmowca. Mówię o przeciętnych zastosowaniach, typowych zastosowaniach, takich jak chociażby YouTube. Nie mówię o produkcjach filmowych, gdzie stosujemy kamery. Nie mówię wymaganiach stosowanych przy jakiejś specjalistycznej fotografii czy stosowanych przez zawodowców, ale generalnie rzecz biorąc, wszystko, co dzisiaj pokazuje się na rynku, no jest po prostu świetnym sprzętem. Robert w międzyczasie zapytał, jaki farsz do pierogów. Ja w tym roku nie robiłem wyjątkowo. Ja bigosik dzisiaj rano finalnie zapiekłem i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony, bo wyszedł mi wyjątkowo dobry. Wręcz rano powiedziałem żonie, że chyba najlepszy, jaki dotychczas zrobiłem, a bigos jest czymś, co robię od bardzo, bardzo dawna i zawsze, nieskromnie mówiąc, wszyscy go chwalą. Także tym razem postanowiłem po raz pierwszy zapiec ten bigos i muszę przyznać, że to była dobra decyzja. Wielokrotnie o tym czytałem, ale nigdy sam nie spróbowałem. Dzisiaj spróbowałem i wyszło bomba. Pierogi będą od rodziców przywiezione, w sensie ja byłem w weekend u rodziców i je przywiozłem, więc będą na pewno z kapustą i grzybami, ale będą też z mięskiem na kolejne dni. Będzie kaczuszka na pewno w pierwszy dzień świąt, trochę śledzika. Do śledzika to zobaczymy, co tam się jeszcze znajdzie. Jeszcze czeka na mnie do pokrojenia sałatka warzywna. Żona upiekła dwa serniki. Czy są obiektywy mokro do Sony lub innych metody? Generalnie rzecz biorąc, z pewnością znajdzie się obiektywy lub inne rozwiązania pod tytułem pierścienie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w przypadku każdego aparatu się znajdzie. Konrad pisze, że ponoć im więcej razy podgrzejesz, to staje się jeszcze lepszy. Mowa o bigosie. Tak, z jednym komentarzem. Warto po gotowaniu, jak już ten bigos wystygnie, trochę go przymrozić, wrzucić go do zamrażalnika i potem ponownie zagotować. Wtedy jest jeszcze lepszy. Polecam sprawdzone. Ja mam też taki swój tajny składnik do bigosu. Wszyscy się zawsze dziwią, dlaczego ja to dodaję, ale to jest taki mój magiczny składnik. Powiem tylko, że jest to dżem, a właściwie powidła i nie są to powidła śliwkowe. Także no, dodaję to pewnego smaczku. W tym roku zamiast koniaku zastosowałem też wiśniówkę, w której moczyłem śliwki i
kilka dosłownie sztuk Morelli, co też nieco inaczej na te owoce wpłynęło. Także wiecie, zamiast koniaczku można, jak się okazuje, do bigosu dodać nieco wiśniówki w owocach, nie warto ich wyciskać. No i sporo podgrzybków i prawdziwków, które przywiozłem też od rodziców, chociaż okazało się, że w domu jeszcze takowe są. Przy okazji, będąc na Mazurach, będąc w Ełku, Grzesiu pisze, że na balkon też można, tak. Znaczy generalnie warto go schłodzić. Mówimy cały czas o bigosie zamiast o fotografii. Przywiozłem też, korzystając z wizyty w Ełku, zakupiłem w lokalnej tamtejszej rybakówce wędzonego pstrąga, właściwie wędzone pstrągi, jakiegoś węgorzyka. Chociaż przyznam szczerze, że ceny ryb szaleją. Słuchajcie, pamiętam, no nie chcę skłamać, ale kilka lat temu, dzięki Macias, tobie również wesołych świąt, tam chyba ktoś jeszcze w międzyczasie, Wojtek pisze, że dużo zdrowia, pomyślności. Wojtku, dla ciebie również wszystkiego dobrego. A drugi Wojtek pyta o przepis na zapiekanie. To zaraz powiem. O czym mówiłem? Aha, przeraża mnie, słuchajcie, to ja jestem w ogóle człowiekiem, który je bardzo dużo ryb i bardzo lubię ryby. Natomiast jest jeden wyjątek. Nie lubię karpia w galarecie. Lubię karpia smażonego z pieczarkami, ale nie lubię karpia w galarecie. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nie. Natomiast jeśli chodzi o ceny ryb, to najbardziej mnie zszokowała cena węgorza, bo wędzony węgorz, słuchajcie, no w Warszawie zdecydowanie wszystko wygląda drożej. Natomiast byłem zaskoczony tym, że bezpośrednio w tak zwanej rybakówce kosztuje on chyba prawie 150 zł za kilogram. To jest kosmiczna cena, bo ja pamiętam około 80 zł za kilogram, więc to jest niemal dwukrotnie więcej. Nie przypomnę sobie, w jakim czasie ta cena urosła i ja rozumiem, że ceny rosną. To jest normalna rzecz, jest inflacja i takie różne historie, ale śmiem twierdzić, że w okresie maksimum 5 lat ta cena urosła z 80-90 zł do 140-150. Robert pisze, że u niego ceny spadają. Wcale się nie dziwię. Nie, węgorz nie w galarecie, zdecydowanie wędzony, ale w galarecie też lubię. Rosół z węgorza bardzo lubię, taki z kluseczkami. I teraz Wojtek, jeśli chodzi o zapiekanie bigosu, to sprawa jest bardzo prosta. Gotujesz bigos tak jak normalnie, byś go gotował. Najlepiej, żeby po tym... O, cześć Łukasz, witamy ambasadora marki Canon. Cześć, pozdrowienia stare i gratulacje. I słuchaj, po normalnym zagotowaniu tego bigosu, wtedy kiedy, no powiedzmy, jest tak, jakby był gotowy normalnie, wrzucasz go po prostu na blaszkę, żeby za dużo wody tam nie było, do piekarnika na 160 stopni, 140-160 stopni, a na 160 i tak godzinkę. On z wierzchu się tak fajnie podpiecze. Ja go potem z powrotem przerzucam do garnka. Znaczy przerzuciłem i będę go normalnie odgrzewał. Ale przez to, że on się troszeczkę zapiekł, tam te wszystkie smaki jeszcze bardziej się fajnie wydobywają i daje to bardzo, bardzo przyjemny smak. Więc sprawa bardzo prosta. Także tak to wygląda. Słuchajcie, jakby ktoś na przykład chciał zadać jakieś konkretne pytania, to oczywiście zachęcam. Jeśli ktoś chciałby, żeby zerknąć na jego Instagrama, to śmiało wrzucajcie tutaj linki, a ja w międzyczasie a
ja w międzyczasie, czekajcie, zamknę tutaj pocztę, żeby mi nie pikała. Wskoczę sobie w jakąś fotę tutaj, taką świąteczną. Akurat mojej żony, nie moją, ale przy okazji będzie możliwość, żeby ją pochwalić. Na patronach już się nachwaliłem, ale to nigdy nie szkodzi. I pokażę wam, jak edytować tego typu zdjęcie, bo można to zrobić dość szybko, dość łatwo i troszeczkę jeszcze z tych zdjęć wydobyć różnego rodzaju szczegółów. Tylko znajdę sobie jakąś taką fotkę, która będzie wyglądała fajowo. Swoją drogą, deseczki, moi drodzy, trafiły do nas od jednego z patronów, Grzesia, który przygotował taką fantastyczną podstaweczkę, czy też tło do focenia. No i zobaczcie, taką fotkę mając, to jest zdjęcie wykonane Canonem EOS R5 na ISO 585 mm i na bardzo płytkiej przysłonie, na bardzo małej głębi ostrości przy F2.0, przy przysłonie 2.0, tak, fryzjer był, czyli na w pełni otwartej dziurze. Swoją drogą, zaraz, gdzie mam ten aparat? Gdzie on jest? A tutaj. Swoją drogą, to tak na chwileczkę jeszcze wrócę. Słuchajcie, ta 85 to jest obiektyw 85 mm RF ze światłem 2 kanonowski. To nie jest LK, natomiast to szkiełko w połączeniu z tym szkiełkiem, o z tym, to jest z kolei 35 tu. No. To jest 35 RF ze światłem 1.8, ta 85 jest ze światłem 2. Naprawdę fantastyczne szkło, oba zresztą, bo poza tym, że są bardzo jasne, one są niewielkie, niezbyt ciężkie i generalnie rzecz biorąc, to są takie szkła, które fajnie chodzą w takich zestawach, w sensie bardzo to jest poręczne, można to wykorzystać i do portretu, i do jakiejś produktówki. W dodatku te oba szkła mają funkcję makro, no nie jest to jakieś tam super makro i super odwzorowanie, ale fajne close-upy z tego można zrobić. Łukasz pisze, że zbyt wąsko skadrowane, a ja zapytam dlaczego? Dlaczego na przykład twoim zdaniem, Łukaszu, to zdjęcie jest zbyt ciasno skadrowane? Albo mam też takie, mówię ja mam, ale jeszcze raz podkreślam, to są zdjęcia wykonane przez moją żonę. W mojej ocenie to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jaki mamy zamysł i jakie detale chcemy pokazać. I stąd te zdjęcia tutaj są wykonywane w jakiejś takiej większej serii i możemy sobie później wybrać to, co nas interesuje. Dlatego myślę, że takie stwierdzenie, że jest zbyt ciasno skadrowane albo zbyt szeroko, w tym przypadku nie do końca jest właściwe. Dlatego, że tu chodziło akurat prawdopodobnie o ten detal, więc myślę, że nie ma czegoś takiego, że w tym przypadku jest to zbyt ciasno skadrowane. W tym konkretnym przypadku, w przypadku tego typu zdjęcia. Tomek w międzyczasie... Aj, przepraszam, ja muszę przerzucić ekran, bo o tym mówiłem. Jeszcze raz, zaraz do Tomka komentarza wrócę. Więc mówimy o tym zdjęciu, ale jeszcze raz, dlaczego na przykład jest ono zbyt ciasno skadrowane, jeśli chodziło być może o ten sznureczek. Tu mamy szersze plany. Zaraz jeszcze pokażę, a może się przełączymy na chwilę na widok biblioteki. Tu mamy szersze plany i na tych szerszych planach widać oczywiście dużo więcej, inaczej. Więc myślę, że to jest tak, że w tego typu zdjęciach nie ma według mnie czegoś takiego, że jest zbyt ciasno lub zbyt szeroko. To jest kwestia tego, co chcemy pokazać. Tak jak powiedziałem, tutaj zdecydowanie tematem jest pokazanie takich detali tego sznurka, a dopowiedzenie pewnego rodzaju
Łukasz to szeroko... Ja wiem, że Łukasz to szerokokadrowiec. Z Łukaszem się znamy troszeczkę. Natomiast tutaj mamy takie dopowiedzenia w postaci właśnie jakichś lampek, szyszek, pierników i tak dalej, i tak dalej. I sądzę, że wbrew pozorom, ale tutaj to nie przeszkadza. Zobaczcie, tutaj dosyć szybko można na tego typu zdjęciach uzyskać fajne efekty, pracując kolorem. Można wydobyć więcej detali, podnosząc cienie, ale można też ukryć ten drugi plan, chowając... O dobra, poczekajcie, bo Łukasz tutaj dalej się produkuje. Ja chętnie to poczytam. Elementy kadru dotykają do krawędzi kadru. I w związku z tym co? To bardzo ciekawe, że elementy kadru dotykają do krawędzi. Czy to oznacza, że kompozycyjnie jest to niepoprawne? Według mnie absolutnie nie. Tutaj sądzę, że w wielu przypadkach fotografując, mamy taką sytuację, że gdzieś tam na krawędziach kadru mamy jakieś fragmenty, które mogą sobie wchodzić na brzeg kadru. To wcale nie musi oznaczać błędu w kadrowaniu. Myślę, że takie sztywne trzymanie się tych reguł, które są zdefiniowane w taki, a nie inny sposób, powoduje, że bardzo mocno się ograniczamy. Więc teraz tak, teraz możemy sobie tutaj pomanipulować oczywiście balansem bieli. Ja tutaj akurat lubię sobie zastosować któryś z presetów, które mamy, i szczególnie lubię ten norweski, bo on dodaje fajnego klimatu. Tylko ja sobie zresetuję to zdjęcie i jak tylko za chwilę wyciągnę sobie więcej światła z tego zdjęcia, tutaj momentalnie się zrobi taki fajny taki niebieski kolor. Zobaczcie, przed i po to wygląda w ten sposób. Chyba to widać, mam nadzieję. O, w ten sposób to wygląda, przed i po. I oczywiście tutaj jakby kierunków edycji tego typu zdjęcia jest całe mnóstwo. Ale na przykład tu sądzę, że można było jeszcze troszeczkę podnieść cienie. I akurat w tym miejscu, gdzie mamy ten supełek, czy też węzełek, możemy dodać nieco clarity, żeby tam się zrobiło ciutkę ostrzej i nawet jeszcze trochę ostrości. Takie przeostrzenie, które podbije sobie ostrość tutaj na tym zdjęciu. I idąc dalej, możemy oczywiście dodać więcej kontrastu lub tego kontrastu zabrać. To znowu jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Natomiast zobaczcie, oryginalny balans bieli na tym zdjęciu to było ponad 5000 kelwinów. Teraz zeszliśmy do 4300, stąd tutaj się pojawiły takie te niebieskości, ale pozostawiając wszystkie inne parametry i dodając z kolei więcej tego suwaka w kierunku ciepłego balansu bieli, możemy uzyskać zupełnie inne kolory. I to, co jeszcze można na przykład zrobić, jeżeli wydaje nam się, że tej saturacji jest tutaj za dużo, to tej saturacji można zabrać, czyli zrobić bardziej taki rustykalny klimat na tego typu fotce. Więc jakby metod i pomysłów na tego typu edycje może być naprawdę całe mnóstwo, jak tylko sobie chcemy. Patrzę, tu. Okej. Czekajcie, wracam teraz. Patrzę, co tutaj. Roman pisze, że porażka pierwszy, cokolwiek ma na myśli. Pewnie mu chodzi o któryś z tych kadrów. Ja sobie teraz przerzucę
Marcin napisał, że w tego rodzaju zdjęciach istotny jest klimat i detale. Kadrowanie według krajobrazu podziału czy innych prawideł ma dalsze znaczenie. Generalnie rzecz biorąc, to oczywiście można się skupić na... chyba kiedyś Tomek Zienkiewicz też trochę o tym opowiadał, że właśnie gdzieś tam fotograf zacznie wytykać kadrowanie, zacznie wytykać ostrość, nieostrość i tak dalej, ale bardzo często dla autora, czy też dla odbiorcy takiego zdjęcia, w sensie dla osoby, dla której takie zdjęcie na przykład robimy, tu w przypadku, nie wiem, możemy wyobrazić sobie portret, a możemy sobie wyobrazić jakąś produktówkę, którą robimy dla kogoś, sam klimat zdjęcia będzie miał istotniejsze znaczenie niż te wszystkie szczegóły techniczne, na które my fotografowie zwracamy uwagę i bawimy się w analizę pikseli, w analizę siatek i tak dalej. Mariusz napisał, co? Twój podział jest dla młodych fotografów, aby trochę ogarnęli temat. Oczywiście, jak zwykle w dobrym humorze. To co? Ktoś chciałby, żeby zerknąć na jakiegoś Instagrama na przykład? Swoją drogą, zaraz. Ja ostatnio trafiłem na dość ciekawy profil, tylko teraz go sobie nie przypomnę prawdopodobnie. Nie przypomnę sobie tego profilu w tej chwili, bym musiał go znaleźć. Z takich ciekawych wizyt, które ostatnio odbyłem, to słuchajcie, przejechałem sobie przez Biebrze troszeczkę. To wam pokażę. Tak na szybko. Nie, to nie są te zdjęcia. Odpaliłem z fotkami BMW. Trebor Hucz. Dobra, zaraz zerknę, Robert. Słuchajcie, przejechałem sobie troszeczkę przez Biebrze i pokażę wam jedną rzecz. Zobaczcie, wyjątkowo sporo wody w tym roku, wreszcie. I to bardzo, bardzo pozytywne. Zresztą widać to też po kanałach na wokół Carskiej Drogi, tam naprawdę się zrobił fajny klimacik. No oczywiście już wszystko co zielone zniknęło poza tymi trawami, czy co to jest, rosnącymi właśnie na kanałach. Ja byłem tam przejazdem, tylko zatrzymałem się, wyjąłem aparat z bagażnika i zrobiłem parę fotek tak, żeby mieć porównanie do tego, jak to będzie wyglądało później w okresie wiosennym i letnim, bo na pewno w przyszłym roku będę tam się wybierał. Czekajcie, ja się przerzucę do modułu Develop. No ale w tym roku rzeczywiście wygląda to bardzo fajnie. Tutaj gdzieś też widać fajnie, jak to na tych wysuszonych polach z takiej niewielkiej wysokości, typu tam nie wiem 5 czy 7 metrów z drona wygląda. Bardzo, bardzo interesująca perspektywa. Ale też no właśnie, tutaj też widać, że tej wody jest dość sporo, jest grząsko, więc naprawdę fajny klimat nad Biebrzą. Liczyłem trochę na to, że wybiorę się, jak będzie troszkę więcej mrozu i jakiś szron czy szat się pojawią, ewentualnie ciutkę lodu. Chociaż o poranku, jak byłem dzień wcześniej, bo to są zdjęcia z niedzieli, ja przejeżdżałem tamtędy w sobotę, jadąc do rodziców do Ełku, gdzieś tam około godziny 7:00 i był taki delikatny przymrozek, więc trochę to pomarzło, ale z kolei była tak paskudna i niefajna mgła, że akurat w momencie, kiedy ja tamtędy przejeżdżałem, nic nie było widać, więc tu, gdzie tego lodu trochę można by było pofocić, więc stwierdziłem, że odpuszczam i stryknę sobie coś tam w drodze powrotnej, więc ta Biebrza, mam nadzieję, że na wiosnę będzie wyglądała naprawdę dużo lepiej. No i Kaszuby z tych ostatnich wyjazdów to też dosyć fajne klimaty, fajne warunki się trafiły na Kaszubach. Tutaj na przykład widać, jak świetnie światło pracowało. Byliśmy co prawda z Michałem w tak gęstym lesie, że ciężko tam coś było wybrać, nawet na dłuższych ogniskowych i ustawić się jakoś sensownie do niektórych z tych fotek, ale co ciekawe też w bardzo specyficzny sposób warunki się zmieniały, bo
ten kadr to są kadry zrobione jakieś tam 100 metrów od siebie, a prawda jest taka, że jeżeli sobie tutaj podciągniemy trochę tych cieni i trochę ekspozycję podniesiemy, że tutaj jest zero mgły, a tutaj tej mgły w tym miejscu było całe mnóstwo, ona wchodziła sobie do kadru gdzieś tam z boku i rzeczywiście te różnice na niewielkich odległościach były bardzo drastyczne. Nie, to są zdjęcia wcześniejsze, one są gdzieś tam z października. Tak, to jest ostatni dzień października, więc jeszcze takim rzutem na taśmę. Tutaj bardzo fajnie światło pracowało, jak widać, więc można było pokombinować troszeczkę z tym światłem. Ja tutaj testowałem nasze różniste presety, które w sklepie w tej chwili już są w sprzedaży, dwa zestawy. A tu Michu testował strzelanie właśnie tych różnych promyczków. Zobaczcie, tutaj to światło do lasu rzeczywiście bardzo fajnie wpadało. Trzeba było kombinować, jak to doświetlać. Ja wybierałem jednak niedoświetlenie, bo mam jednak sporo zapasu, jeśli chodzi o później o edycję, więc tutaj jakby nie miałem z tym jakiegokolwiek kłopotu. No ale oczywiście też metod fotografowania w takich warunkach może być kilka, bo fotografując ze statywu możemy wybrać bracket. Ja akurat w tym przypadku fotografowałem z ręki. Jak widać na 200 mm przy przysłonie 4 ISO i ISO 400, ale też bawiłem się w jakieś korekty ekspozycji i tego typu historie. A trafiliśmy też na bardzo fajne warunki, popatrzcie, to nie są góry, to są Kaszuby i w genialny sposób siadły mgły tutaj w dolinach. No i jak widać, wtedy jest naprawdę kozacko i można odnieść wrażenie, że są to naprawdę... Cześć Mateusz, że są to naprawdę... zdjęcia wykonane gdzieś tam w górach, no chociaż jak wiecie, Kaszuby to bardzo pagórkowaty teren. Jak sobie tutaj jakieś auto wciśniemy i może dodamy troszkę kontrastu i dodamy trochę światła, to albo zgasimy trochę światła. Popatrzcie, tutaj jest sobie taki obiekcik jeszcze wystający z tych murek. Dość fajne też tak swoją drogą jest to ziarno, które powstaje w R5. Ono dość łatwo daje się korygować jakimiś prostymi, niewielkimi korektami właśnie redukcji szumu w Lightroomie. Ale no tak jak widzicie, zresztą tutaj mamy obrazek o rozmiarze 8000, niemal 200 na prawie 5500 pikseli, więc jest z czego ciąć, bo jeżeli ja sobie to a propos dzisiejszej zabawy w migawce. Zobaczcie, jeżeli ja sobie przekadruję ten obrazek gdzieś w ten sposób i teraz sobie zobaczymy, to po tym kropie mi nadal zostaje tutaj 10 megapikseli mniej więcej, więc no dosyć sporo pod kątem chociażby social mediów można sobie z tych zdjęć jeszcze wyciągnąć, kropując i nie tracąc. Podrzuć, Mateusz, zobaczymy, co tam przyślesz. Jak się nie jak nie coś trudnego, to może zerknę na to. I widać, że daje się z tego dosyć sporo wydłubać jeszcze. Zobaczcie, jak pięknie te mgły siadały. Naprawdę wyglądało to niesamowicie. Mimo tego, że to już była godzina 11, one bardzo długo utrzymywały się w tych dolinkach. Tam gdzieś jezioro Ostrzyckie I tego typu miejsca. Tutaj zobaczcie, ktoś sobie w fajnym miejscu domek postawił. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie i to wszystko, co są, to jest to, co siadło właśnie, co siadło w tych dolinkach. Popatrzcie. Naprawdę fantastyczne widoki. Tutaj właściwie jedyne, co można zrobić, to nacisnąć auto i niech sobie Lightroom sam to zdjęcie wyedytuje. Więcej nic nie trzeba robić. Reszta robi się sama.
Co tutaj jeszcze mamy? Z takich fotek. Tu też piękne, piękne miejsce, jeśli chodzi o odbicia. Zobaczcie, to też jest surowa prosto z aparatu, bez żadnej edycji. Tak, to jest CR3. Jak widać zresztą tutaj no i zobaczcie, też to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście Pietraszko krzywo to sfotografował. Bez statywu, gdzieś tam po jakichś krzakach trzeba było się trochę pogimnastykować, ale bardzo ładnie to odbicie wygląda. Jeżeli macie na zdjęciach tego typu trochę jakichś brudów, to warto sobie poklikać i polikwidować te rzeczy, bo to zdecydowanie rozprasza, a poświęcając trochę czasu, można to sobie uporządkować naprawdę bardzo fajnie i zabrać ze zdjęcia ten cały bałagan, który z pewnością nie będzie pomagał we właściwym odbiorze tego zdjęcia, więc jeżeli jest tylko taka możliwość, to możecie to zrobić w Lightroomie, ale czasami trzeba sięgnąć do Photoshopa, jeżeli coś więcej trzeba wyretuszować na tego typu zdjęciach. Zobaczmy, na ile to pomogło. No już tutaj widać, że jest dużo, dużo czyściej, więc popatrzcie przed i po. Takie to, co widzicie tutaj gdzieś w tym miejscu, takie czyszczenie zdjęcia zdecydowanie pomaga, bo wówczas mamy po prostu możliwość skupienia widza tu, gdzie on powinien być skupiony, a nie na tych różnych drobiazgach, które przeszkadzają. I takie wszystkie te szczegóły warto sobie usunąć. A to jest zdjęcie, które z pewnością widzieliście, przynajmniej ci z was, którzy śledzą profil Poland in the Lens na Instagramie. To jest fotka, też do której został wykorzystany jeden z naszych presetów. A jako ciekawostkę, popatrzcie, tak wyglądała baza, to jest surówka. No i teraz jeżeli sobie popatrzymy jeszcze może na obie wersje, to popatrzcie, jak wiele można zmienić prostą edycją w Lightroomie, trochę operowania kolorem, oczywiście troszeczkę rozjaśnienia tutaj tej partii kadru, a właściwie przyciemnienia tego dołu, otwarcie światła tu w tej części kadru, no i tak naprawdę jeszcze wykorzystanie troszeczkę innej kolorystyki, to znaczy nadal zostajemy w pomarańczach i zieleniach, ale szczególnie ta zieleń jest taka zgaszona, zmatowiona, to tu sporo dzieje się w krzywych i akurat tutaj tylko na głównej krzywej RGB, minimalnie na krzywej tej, gdzie możemy sobie korygować te cztery podstawowe sekcje, czyli światła, cienie i najczarniejsze czernie i biele tak naprawdę, tak? Czyli te punkty, zobaczcie, jak sobie wyginamy tutaj, to nasza krzywa sobie pracuje, tak? Więc to się dzieje tak naprawdę na krzywych, ale również w panelu HSL tu bardzo dużo się zawsze odbywa, trochę w color gradingu, na co warto zwrócić uwagę. Być może część z was, która korzysta z nowej wersji Lightrooma, szczególnie z cloudowego, wówczas ma dostępną już tą opcję color gradingu. W starszych wersjach tego nie ma. No i oczywiście panel kalibracji, w którym czasami możemy manipulować jakimiś kolorami. Zobaczcie, te manipulacje będą powodowały, że nasze zdjęcie się będzie zmieniało, więc warto mieć tego typu rzeczy na uwadze i sobie czasami do nich sięgnąć, bo możemy dzięki temu uzyskać dosyć fajne efekty. Ja w międzyczasie, czekajcie, przełączę sobie ekran. Wrzućcie jakieś pytanka, a ja zerknę, co mi tutaj Mateusz wysłał. Zaraz zobaczę, czy to coś dotarło od Mateusza. Czekam na wasze pytania, jakby co, w międzyczasie. O, tak, coś przyszło od Mateusza. Już moment, ja to sobie zapiszę. Mm.
Muszę tylko znaleźć Life YouTube Team Pit. To jest to, chyba tak. Mateusz. Zanim wam to pokażę, to sam to obejrzę, bo nie wiem, czy się podejmę edycji tego zdjęcia, bo już wielokrotnie mówiłem, że wy mi z reguły robicie na złość i wysyłacie jakieś same trudne foty. Już synchronizuję sobie folder w Lightroomie. YouTube Team Pitle Synchronize Folder. Jedno zdjęcie, mam to. Ojej, no wiedziałem, że Mateusz coś takiego wyśle. Już moment. Dobry wieczór. Cześć, cześć, cześć. Cześć, Dawid. Dobra, zobaczcie, Mateusz przysłał tego typu fotkę do edycji. Co my tu mamy? Mamy rawa z listopada, oby nie było siary. Mamy rawa z listopada. Zastanawiam się, skąd ten balans bieli, dlaczego on jest taki, dlaczego to jest takie żółte. Jaki tu mamy? 5200. Coś dziwnego w powietrzu się działo? Filtr czy co? A dlaczego? Aha, bo to jest embedded preview, dobra. Ile tu mamy? ISO 150 mm. To jest przysłony, nie widać. To jakiś manualny obiektyw podpięty do czego? Do 5D. Moment, muszę tutaj sobie. Widzicie to? Widzicie. Muszę sobie zwinąć tagi, bo dzisiaj robiłem trochę porządków. Czy keywordsy. A nie, to jest 1200D. Okej, okay, sorry. Cześć Kamil, czy warto wydawać pieniądze na aparat, który ma 14 bitów bez kompresji? Teraz mam 12 bitów z kompresją. No wiesz co, Tomek, jeżeli będziesz rzeczywiście walczył o tą rozpiętość tonalną, jeżeli to jest coś, co dla ciebie jest aż tak istotne i rzeczywiście tutaj jesteś w stanie wyłapywać te wszystkie detale, to tak naprawdę można. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście zyskasz i czy rzeczywiście będziesz umiał to wykorzystać. Ja przyznam szczerze, że dla mnie to tutaj już naprawdę są drobne różnice. Poczekajcie, ja sobie popatrzę. Dobra, na razie ten balans bieli zostawmy. Tutaj widać taką winietę. Więc nie wiem, o jakim aparacie, ciekaw jestem, Tomek, mówisz swoją drogą. Czym teraz focisz, a co rozważasz tak naprawdę? Czekajcie, ja sobie tutaj. Aha, tu nie wiemy, co to za aparat, więc przejdźmy do manualnej korekty. Widzicie, tutaj jest ta. Taką winietę widać, więc ja bym chciał to zabrać. Ale nie za mocno. O, tak, żeby to troszkę rozjaśnić. Trochę mgła, trochę smog, przeplatanka warunków. Canon 1200, a no właśnie. Manualny obiektyw, dobra. Ja nie lubię takiego koloru, to od razu powiem, więc ja bym wolał bliżej takiego chłodnego. Na pewno dodałbym tu światła. Na pewno dodałbym tu światła. W ogóle brakuje, zobaczcie, kompletnie kontrastu na tym zdjęciu i teraz warto było ten kontrast jakoś tu przywrócić, więc spróbujmy nieco dehaze'a, a jednocześnie skompensujmy sobie tego dehaze'a na suwaku shadows, tak? To generalnie rzecz biorąc, jeżeli wykonujecie taki zabieg, że wykonujecie taki zabieg, że korzystacie z suwaka dehaze na plus, też nie należy robić tego zbyt wiele, to warto to skompensować trochę cieniami, z racji tego, że najczęściej ten dehaze
spowoduje, że w tych ciemniejszych partiach się zrobi dość ciemno. Ja bym to zdjęcie bardzo chętnie przekadrował, bo tutaj tak naprawdę niewiele się dzieje, więc ja bym je pewnie uciął gdzieś tu, tak żeby ten kościół znalazł się tutaj gdzieś w tym mocnym punkcie. Ta młoda para z fotografem gdzieś tu bliżej brzegu kadru, ale też jednocześnie bliżej tego mocnego punktu. Ten balans bieli 4500 niech będzie. Ja sobie jeszcze przejdę od razu do panelu color gradingu, tylko poczekajcie. Punkt czerni, white. Łukasz, cześć. Tomek pisze, że ma Nikona D3500 w przyszłości ewentualnie. Ja bym się przesiadał bliżej trzycyfrowej serii. To takie przeskakiwanie D3500, D7500, nie wiem na ile dużo rzeczywiście zyskasz. Moim zdaniem lepiej jest troszeczkę odłożyć kasy i przeskoczyć tą półeczkę wyżej, bo więcej zyskasz tak naprawdę. Przeszedłbym do color gradingu. A może zanim to jeszcze do panelu kalibracji. Wróć do panelu kalibracji. Nie wiem, czy nie zrobiłbym z tego właśnie takiego orange teal, bo tutaj te trawy w taki naturalny sposób są bliskie temu pomarańczowi. Całą resztę można, wydaje mi się, dość łatwo w tego teala wprowadzić, czyli w ten taki cyjan niebieski. No właśnie, Łukasz pisze, że nie będzie widział wielkiej różnicy. I tutaj, kurczę, strasznie ciężki temat tego typu zdjęcie. Przejdźmy jeszcze do color gradingu i wybierzmy sobie światła. Ja w tych światłach bym poszedł gdzieś tu w kierunku tych pomarańczy i czy takiego cieplejszego koloru. A z kolei w cieniach popatrzyłbym na ten teal. Na ten taki cyjan. W tonach pośrednich. Kompo mieliśmy wartość 32. Tu za dużo tej saturacji dodałem. Okej, i teraz przejdźmy do HSL-a i popatrzmy jeszcze na... No właśnie, co tu się dzieje? Widzicie, tutaj są te wszystkie trawy i albo je możemy wepchnąć w zieleń, albo je możemy wepchnąć z żółtego bliżej pomarańczowego. Ja bym wolał ten wariant bliższy pomarańczowi. Natomiast... Czyli raczej szkoda pieniędzy. Obawiam się, że niewiele to zmieni. To dobra, tu panowie sobie piszą. Natomiast też tutaj tego teala aż tak mocno nasaturowanego bym nie chciał. Więc zdejmę trochę tej saturacji. Zgaszę też trochę światło. O, tam więcej niech tego światła jeszcze wpadnie. Dobra, coś tu zaczyna być widać, ale... Ten niebieski też, bo zobaczcie, on jest tu i możemy go pchać w kierunku fioletu. Ewentualnie możemy ten niebieski właśnie przesunąć minimalnie o parę punktów do akły.
I to jest według mnie właściwy kierunek. Natomiast teraz przejdźmy do panelu Vibrance, do panelu Basic i tutaj sobie troszeczkę Vibrance podnieśmy jeszcze. Niestety tu się na tym niebie wiele nie dzieje, co też jest jakimś tam problemem. Clarity nie ma sensu podbijać, bo będziemy rujnować te zdjęcie, jeśli chodzi o szum, więc ja bym tego Clarity minimalnie zabrał. Jeszcze nie robiłem oczywiście nic z ostrzeniem, więc na pewno ciutkę szumów trzeba stąd zabrać, bo to widać, że tam tego detalu trochę brakuje. W ogóle gdzie tu jest ostrość tej, na tym zdjęciu? Gdzie ona jest? 50 mm. I generalnie nie ma tu za wiele. Popatrzmy jeszcze na efekt. Ja bym dodał tu, nie, mimo tego, że zabierałem tamtą winietę, to bym sobie ten punkt środkowy. Okej. Zróbmy jeszcze coś takiego. Spróbujmy zrobić tak, żeby zamknąć światło w taki sposób, żeby tak na dobrą sprawę kierunkować je bardziej gdzieś tutaj. Ten drugi filtr zaraz zostanie zmodyfikowany. On ma na celu troszeczkę coś innego. Okej. I to, co możemy zrobić teraz, to tutaj to wszystko rozjaśnić, ale popatrzmy, co będzie, jeżeli sobie ustawimy luminance w taki sposób, żeby działał tylko w światłach. O, właśnie. I w tym momencie możemy sobie z federa trochę zjechać. O, tak. Za mocno. Tak, to jest to. I tu za dużo tej ekspozycji dodałem zdecydowanie. Ten range mask tutaj może pomóc, ale trzeba te dwa filtry tak ustawić, żeby nie było tutaj zbyt twardych przejść tonalnych. To jest drobna zabawa. Od paru minut brak dźwięku. Czy u innych też brakuje dźwięku? Myślę, że jeszcze tutaj bym troszeczkę tego światełka dodał, ale jego bym dodał w taki dosyć specyficzny sposób. Mianowicie dałbym go do środka. Dajcie znać, czy brakuje u komu, czy u kogoś jeszcze jest problem z dźwiękiem. U mnie nie. U ciebie nie brakuje dźwięku. Tomek, możesz sobie odświeżyć po prostu ten live. No jakoś tak bym ewentualnie w takim kierunku to zdjęcie edytował, aczkolwiek to, czego mi tu na pewno brakuje, to detali. Stał się czystym przypadkiem. Szybki, można powiedzieć, stryk bez wielkich kombinacji. Ten obiektyw musi mieć dobry dzień na ostrzenie. Obiektyw musi mieć dobry dzień na ostrzenie. To swoją drogą dobry komentarz od Mateusza. Fotograf musi mieć dobry dzień na ostrzenie.
Nie wiem jeszcze, czy nie zabierał, bo to nawet nie wychodzi taki no, klasyczny orange tint, tu jest trochę tego błękitu, tak to nazwijmy. Natomiast ta góra wydaje mi się zbyt żółta, można było jeszcze zobaczyć, co by się stało. Co by się stało, przepraszam, gdybyśmy zabrali saturację z tego, o właśnie, z tego żółtego koloru i z tego pomarańczowego, ale wtedy to się staje zbyt takie żadne. Coś musi być za tym u mnie. Jeśli byś mógł, to podsyłam RAW. Jurek, chyba twojego muszę w końcu RAWa jakiegoś, na jakiegoś twojego RAWa muszę zerknąć, bo ty już chyba ze dwa razy podsyłałeś, więc może zobaczę, co dzisiaj przyjdzie. Więc gdzieś tu w tych okolicach bym to zostawiał, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem, stawiacie przede mną zawsze takie ciężkie wyzwania w postaci jednak fotek dość wymagających i to nie tylko od strony kadrowej, ale również od strony powiedzmy jakby samego mięcha, które w zdjęciu siedzi, bo tutaj jest tak, że z jednej strony mamy bardzo szeroki plan, gdzie dominującym tematem jednak, jak dla mnie, jest ten kościół, on tutaj najbardziej jest widoczny. Mamy też tą parę młodą z panią fotograf, która patrzy sobie gdzieś tam, ta para młoda, w kierunku tego kościoła, ale jednak gdzieś tu brakuje takiego, ja bym kompresował pewnie taką scenę troszeczkę mocniej, tak żeby jeszcze bardziej, gdyby to chcieć kadrować jeszcze mocniej, tak, to można by było wręcz pójść w takim kierunku, zabrać tego nieba, na którym nic się nie dzieje, i tak też można byłoby próbować to zrobić. Dobra, przerzucę się z powrotem tu i popatrzę, czy coś do mnie tutaj trafiło w poczcie. Czekajcie, bo to jest większy temat, żeby odbierać jednocześnie zdjęcia. Aha, dobra, tu mam coś od Jerzego. Zapisz jako. Moment. Jerzyk. Dobre zdjęcie sobie każdy odrobi, a to drugie już nie. Drzewa w szadzi we mgle. Jeśli byś miał ochotę, ewentualnie dobrze się sorki. Następnym razem, o ile będzie następny raz, rzucę coś łatwego. dobra. Panna jest wleczona na siłę do ołtarza. dobra, to teraz tak. Zobaczmy kolejne zdjęcie, które tu do mnie dotarło. Daj to na BW, pisze Maciek. Zaraz Maćku wrzucę to na BW. Właśnie to też jest swoją drogą dosyć ciekawa rzecz, bardzo często przy tych trudniejszych zdjęciach ucieczka do czerni i bieli jest rozwiązaniem. Natomiast ja zawsze próbuję trochę powalczyć jednak z tym kolorem, co oczywiście nie musi przynosić oczekiwanego efektu. Popatrzmy sobie na to zdjęcie jeszcze w wersji black and white. Ja sobie zrobię na wszelki wypadek kopię wirtualną. Muszę w ogóle te zdjęcia skasować. Przecież popatrzmy. No mamy black and white i... No można było w tym momencie jeszcze kontrastami i tego typu historiami tutaj walczyć. Dodać na przykład nieco, przepraszam, gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Dodać na przykład nieco ziarna, żeby zrobić z tego bardziej analoga, czyli nie odszumiać. Tu się zrobiła trochę sepia, to wynika najprawdopodobniej z tego, że mamy color grading, dokładnie, więc jak color grading wyłączymy, to będziemy mieli no taki bardziej analog, tak? Tak to będzie wyglądało i teraz gdybyśmy sobie porównali kolor plus czarno-biały, no to tutaj też widać, że możemy uzyskać różne efekty edytując.
Ja to w ogóle nie lubię zdjęć. Ja to w ogóle nie lubię zdjęć ze ślubów. W czerni i bieli mi się kojarzą z trochę inną uroczystością. No dobra, tu mamy zdjęcie od Jurka. Tu fajna mgiełka, poczekajcie, co to jest? Tu mamy Nikona D5300 z obiektywem 18-140. Tak z ciekawości sobie zerknę. Czy panowie wolą Zephyr, chociaż Zephyr to trudno powiedzieć, czy pan, czy pani. I Maciek wolą czerni biel. Śnieżne kotły, godzina 7. Dobra. To teraz tak, popatrzmy sobie po kolei. Tu jest chyba szronu troszeczkę. Aha. W ogóle kadrowo te zdjęcia na Kaszubach to robiłeś z wieży widokowej na wieżycy? Tak. Tu kadrowo jest właśnie też troszeczkę kłopot, bo tak, ta ścieżka ciągnie nas sobie gdzieś tam. Poręcze w dodatku odchodzą nam tu w prawą stronę. Tu mamy ten kamień, tu mamy tą wieżę, która jest w punkcie centralnym i trochę to nam było około minus 4. Trochę nam się to kadrowo rozjeżdża. Gdybyśmy spróbowali zrobić takiego brutalnego kropa, to moglibyśmy to schronisko wrzucić w... Przepraszam, tą wieżę wrzucić w mocnym punkcie. I wtedy już troszeczkę lepiej nam się to zaczyna układać. Jak widzimy, Lightroom proponuje coś takiego. Natomiast nawet gdybyśmy potraktowali to jako bazę, to ja od razu zabiorę stąd kontrast, bo aż tyle tego kontrastu to ja na pewno tutaj nie chcę. I to, co można od razu tutaj spróbować zrobić, bo tamta mgiełka jest, ale troszeczkę przeszkadza mi efekt tego, że tej wieży nie widać, więc zobaczmy, co zrobi Dehaze. Dehaze niestety wiele nie pomógł, chociaż może troszeczkę pomógł. Tu. Dodajmy nieco kontrastu, bo mam ją pod nosem, a nie wiedziałem, że takie fajne zdjęcia są, jak jest mgła. No właśnie, czasami najbliżej domu najciemniej. To nie ten. Śnieżne kotły to nieznane miejsce, więc jak zabierzemy ten słupek, to nikt się nie zorientuje. Patrzmy. No, całkiem dobrze sobie radzi Lightroom. Cześć Jarek. Teraz tak, czegoś tu jest za dużo. Na pewno jeszcze warto by było zrobić jedną rzecz. Może tak, może sobie wrzućmy najpierw korektę profilu. Aberracji chromatycznej to tu raczej nie, no jest. Tu widać, że mamy aberrację chromatyczną, więc ją wyłączmy. Widzicie, ta korekta aberracji chromatycznej działa naprawdę fantastycznie i czyni cuda.
po przycięciu zdjęcia, ile ma megapikseli. Tak, da się to sprawdzić. Wystarczy nacisnąć klawisz I i widzimy tutaj rozdzielczość 4672x3115, więc mamy jakieś 15 megapikseli. Wystarczy to pomnożyć. Więc to jest to. Myślę, że teraz można sobie wyprostować to. Weźmy vertical. Nie, a weźmy guided. Nie, guided nie będziemy robić. Weźmy full. Nie, to guided to się nie da. O, tyle wystarczy, spoko. Tak to może wyglądać. Popatrzcie teraz, teraz chciałbym trochę koloru stąd wyeliminować. Ten czerwony dach mnie dość mocno razi, więc gdybyśmy tej czerwonej... Dobrze, to popatrzmy, co to jest za kolor. Aha, to magenta niby. No dobra. To jeszcze zrobimy jedną rzecz. To dodajmy tu więcej szronu w takim razie. Okidoki. To naprawdę jest... To wszystko siedzi w magencie. Ok. To bardzo ciekawe. Popatrzmy jeszcze na te zielenie, które tutaj też mi nieco przeszkadzają. No właśnie, gdybyśmy zabrali im nieco saturacji, można też tutaj tą zieleń przesunąć bliżej żółtego. Ok, i tu możemy ją chyba wręcz całkowicie zgasić i zabierzmy trochę światła z tego żółtego. W ten sposób eliminujemy trochę kolorów. Ja chciałbym też zobaczyć, co tu się dzieje. No właśnie, tu mamy czerwienie. Ja je chyba przesunę bliżej, bliżej. O właśnie, tak ten dół niech sobie tutaj zagra. Zwróćcie uwagę, że mamy troszeczkę to uporządkowaliśmy, dodaliśmy nieco, ograniczyliśmy nieco barwy na zdjęciu. Więc teraz jeszcze bym popatrzył sobie. Ja bym chyba jednak tą górę rozświetlił. Zróbmy na tej górze po prostu mgłę. I tyle. Tutaj jak widać nic się nie dzieje. Teraz tylko... Ok. Tu mamy kontrast, zabierzmy nieco clarity. Ciutkę dehaze'a jeszcze. Dodajmy więcej trochę tej saturacji. Teraz weźmy sobie krzywą. Okej. Chciałbym jeszcze tutaj spróbować z jedną rzeczą, taką dosyć szaloną. Nie wszystkim się to na pewno spodoba. Nie wszystkim się to na pewno spodoba, ale ja bym chciał tutaj zrobić w takim razie troszeczkę więcej tej mgły. Okej. I wróćmy do
wróćmy do panelu. Żeby ten kontrast był taki z czuciem tutaj. Ten dół chcę zamknąć. Gdzie jest ta trzecia? Mi tu zniknęła. Tu jest, dobrze. Trochę tych cieni tutaj. I teraz jeszcze popatrzmy, co będzie, jeżeli... Co będzie, jeżeli... Tutaj troszkę doświetlimy sobie to wszystko. Tutaj mi coś jeszcze nie gra. Patrzę, co tam. Kurczę, ten tutaj narożnik chciałbym mieć w takim samym, kolorze. Chciałbym mieć go zdecydowanie ciemniejszego. O, właśnie tak. Tak, żeby on się zgrywał bardziej z tą całą resztą. Teraz jeszcze popatrzę sobie na ten filtr, który tutaj dodałem. Tu jeszcze weźmy sobie pędzel. Ja mam pewnie jakiś niewielki flow ustawiony. Dobrze. Dobra. I jeszcze jeden nowy. Zwróćcie uwagę, że przez to, że ja mam tutaj ustawione parametry typu feather i flow, które nie są zbyt intensywne, to nie są wartości bazowe, to te zmiany są jednak dość delikatne. OK. Tutaj jeszcze jest troszeczkę. Dobra. I myślę, że tak bym to zostawił. Więcej bym tutaj chyba za bardzo nie kombinował. Chyba tutaj za bardzo nie kombinował. Jeszcze popatrzę na ekspozycję całości. No, jakoś tak bym to zostawił. Więc teraz, jeżeli zrobię sobie jeszcze kopię wirtualną, którą sobie zresetuję.
teraz synchronizuję, albo nawet nie będę synchronizował, to weźmy sobie teraz te zdjęcia. Trochę małe, co? Poczekajcie, ja spróbuję to powiększyć. Zamknijmy panele. I teraz wciśnijmy L. Tak by to wyglądało. O właśnie, tak wygląda oryginał. Tak wygląda oryginał, a po lewej stronie jest to, co ja sobie tutaj wykombinowałem na tym zdjęciu. Więc kilka rzeczy, na które zwrócę uwagę. To znaczy tak, po pierwsze, jak widzicie, zdjąłem kompletnie kolor z nieba, ponieważ mieliśmy tutaj tą stację telewizyjną w takiej nieostrości, ten dehaze, jak widzicie, też nie pomógł, to ja sobie ostatecznie doszedłem do tego, że tu zrobiłem, w cudzysłowie, jeszcze więcej mgły. Zdjąłem właściwie całą zieleń, zostawiłem te kolory tych ciemnych traw i tych jasnych traw dość blisko oryginału, przepraszam, moim zdaniem. Zabrałem trochę saturacji z tego czerwonego dachu, który kolorystycznie tutaj nie gra. Następnie domknąłem, oczywiście przekadrowanie, i następnie domknąłem sobie tutaj ten dół, jednocześnie pędzlem otwierając tutaj trochę ten fragment kadru, i z grubsza rzecz biorąc to tyle, co się zadziało w tym kadrze. No i cóż, i tak to wygląda w mojej interpretacji. Czy lepiej, czy gorzej, to oczywiście jest zupełnie odrębna kwestia. Tak jak powiedziałem, za każdym razem jednym będzie się to podobać, innym nie będzie się to podobać, bo mają po prostu inny pomysł na tego typu zdjęcia. Ja jeszcze sobie z ciekawości zerknę teraz po tej edycji. Tutaj można jeszcze robić jakieś takie rzeczy. To, co jeszcze ewentualnie można próbować tutaj robić, to można być może częściowo zgasić jeszcze ten kadr, tak? Albo bardziej go podbić w tych pomarańczach i tutaj, i wtedy dostaniemy jakby więcej tego efektu tej zmrożonej szadzi. Czy można jeszcze korygować kontrasty? Popatrzmy, co można zrobić tutaj jeszcze. Można ewentualnie tą krzywą wygiąć w taki sposób, że ten dół zgasimy nieco mocniej. Tą górę można sobie przygasić, albo można ją właśnie wygiąć w tych światłach. Popatrzcie, można wrócić tutaj do takiego bardziej matu, ale no ja nie czuję tego. Więc nie za bardzo kontrastowo na pewno, a z drugiej strony można ewentualnie dodawać takiego efektu szadzi, który można w kadrze wywołać, właśnie manipulując przede wszystkim tym, co tu się dzieje. Zobaczcie, że jednak bardzo dużo zmian zachodzi w tym panelu, tak? Zwróćcie uwagę, że sama korekta luminancji, czyli jasności w barwie żółtej, robi dużo, dużo dziwnych rzeczy tutaj, tak? Więc też trzeba znaleźć taki trochę złoty środek, który nie spowoduje, że tutaj się zaczną dziać dziwne rzeczy, ale też być może nieco mniej saturacji spowoduje, że zobaczcie, jeżeli zabierzemy tą saturację bardzo mocno, to nie będzie wyglądało zbyt fajnie, ale jeżeli zabierzemy jej trochę, to tutaj też trochę ten układ się pozmienia. No i oczywiście można jeszcze znowu popatrzeć, co by się działo, gdybyśmy zaczęli operować color gradingiem, bo tutaj też mamy właściwie w każdej partii histogramu, czyli w cieniach,
tonach pośrednich i w światłach mamy możliwość wprowadzania korekt, tak? Więc tym też jeszcze można pomanipulować. No i cały czas trzeba pamiętać o tym, że mamy do dyspozycji panel kalibracji, który też tutaj wbrew pozorom może sporo zmienić, tak? Więc jakby tych miejsc, w których możemy budować, jest dość sporo. Koloryzacja to jest w ogóle taki temat, który jest dość obszerny i złożony. Ona też z reguły, zwróćcie uwagę, że to jest, tutaj mamy takie klasyczne już światło dzienne, tak bym je nazwał. Tutaj jednak zabraliśmy trochę tego kontrastowego światła, rozbijając je szerzej po kadrze. Głównie dzieje się to za pomocą tych filtrów kołowych, gradientowych, które tutaj są. No i za pomocą tego dużego filtra kołowego, który gdzieś tutaj możemy sobie jeszcze przesuwać, możemy go rozciągnąć. To jest jakby umowne ułożenie światła w kadrze. Zobaczcie, tutaj widać mocny cień, więc to, co, nie wiem, czy to jest człowiek, czy tutaj jest coś, co stoi po prawej stronie, rzuca dość mocny cień, więc światło ewidentnie świeci z prawej strony tutaj w tym kadrze, tak? Także to. Dobra, słuchajcie, godzinka 25, to nie będę już przedłużał. Ja chciałem wpaść na chwilę tak przed świętami pożegnać się też z wami świątecznie, a po Nowym Roku na pewno wracam. Między świętami a Nowym Rokiem, słuchajcie, będę stacjonował gdzieś w okolicach górskich, więc pewnie trochę materiału tam zostanie nagrane, trochę fotek zrobionych. Pamiętajcie, że do jutra, czyli do Wigilii, jest jeszcze okazja kupienia w przedsprzedaży naszych presetów Traveler za 59 zł w sklepie. Jutro się kończy przedsprzedaż. Tobie również, Robert, wszystkiego dobrego, udanych świąt. Życzę wam również wesołych świąt, spokojnych. Zdróweczka dużo. Mam nadzieję, że trochę śniegu przynajmniej w niektórych częściach Polski spadnie. No i cóż, do zobaczenia już na pewno. Chociaż nie, nigdy nie mówię na pewno. W nowym roku, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować, bo zbliżamy się do 10 tysięcy subskrybentów. Trzymajcie się, dobrej nocy, bardzo dziękuję za podesłane zdjęcia. Na razie, cześć.